Hej dziewczyny, zapraszam Was na kolejny film z cyklu Makijaż Nowościami. Mam trochę nowych produktów z Golden Rose, między innymi ten podkład, którym bardzo mocno zachwycała się ostatnio Maksineczka. Jest to Total Cover 2 w 1 Foundation and Concealer oraz puder, którym również zachwycała się Maksineczka, czyli Longwear Finishing Powder. Mam te dwa produkty, mam też nową pomadkę, mam kilka rzeczy, których Wam jeszcze też nie pokazywałam i zadałam Wam właśnie pytanie na Instagramie, czy wolicie taki test tego podkładu ze swatchami, z testem 10-godzinnym, czy raczej makijaż nowościami, i zdecydowanie przegłosowałyście makijaż. Mamy 60%, 60% głosów na makijaż, 40% na test podkładu, więc tak też dzisiaj robimy. Robimy dzisiaj makijaż, mamy godzinę 15, tak więc tego testu niestety dzisiaj na pewno nie dam rady zrobić, więc makijaż mam już na sobie, a jak do tego doszłam, no to przechodzimy do nakładania. Nie mam żadnej bazy, więc zacznijmy sobie od podkładu i jest to nowość u mnie, kupiłam go niedawno w promocji minus 20%. Jest to Total Cover 2 w 1 Foundation and Concealer. Jest to podkład, który bardzo mocno zachwalała Maksineczka i ja już go miałam w koszyku w ogóle przygotowanego i dzień przed tym, jak chciałam go kupić, bo kupowałam go podczas weekendu zniżek, gdzie on był wtedy przeceniony o 20%, Maksineczka powiedziała o nim w ulubieńcach i po prostu wymiotło cały sklep. Więc na szczęście on w ciągu tego jakby czasu wrócił, więc mam go, kupiłam go właśnie za 32 zł zamiast 40. Mam go oczywiście w najjaśniejszym kolorze, jest to kolor 1 i ten podkład ma filtr 15, jeżeli kogoś by to interesowało, więc przechodzimy do nakładania. Ja już go trochę wstrząsałam, ale wstrząsnę go jeszcze raz. Powiem Wam, że opakowanie jest takie trochę tandetne, plastikowe, to może nie jest złe, bo ono jest dosyć lekkie, natomiast jak ostatnio kupowałam podkłady w Rossmanie, czy to było Eveline, czy to było Maybelline, no to wiecie, to tak trochę to się takie wydaje lekkie, no ale nic. Dobra, jest to bardzo gęsty podkład, naprawdę. Nałożyłam go sporo, zobaczymy ile faktycznie zużyję. I niby jest to podkład z korektorem, więc ja spróbuję go sobie tutaj nałożyć, ale mam jeszcze drugi korektor od Golden Rose, więc zobaczymy, może jakoś tak pokombinuję, że na przykład tylko troszkę go nałożę, zobaczę, może tego będę chciała wykorzystać, więc nakładamy ten podkład. Mam oczywiście zmoczony Beauty Blender. Zobaczymy też w ogóle, jak ten kolor będzie. Wydaje się być jasny, zobaczcie, wydaje się być całkiem fajny. Nie, no zobaczcie. Ten najjaśniejszy podkład jest naprawdę jasny. No, krycie ma naprawdę zacne, powiem Wam, pewnie przez to, że on jest naprawdę bardzo, bardzo gęsty, bo jedna warstwa i wyglądam, jakbym miała sporo, sporo tapety. Na pewno trzeba to bardzo dobrze rozblendować. No, krycie ma na pewno duże, bo tutaj sprawdziłam sobie tu, gdzie miałam takie zaczerwienienia i na pewno kryje. Ja nie będę go używać pod oczy, tak jak mówię, chcę spróbować tego drugiego korektora, ale wydaje mi się, że spokojnie on będzie dosyć mocno krył i będzie zakrywał nasze zaczerwienienia. Oczywiście nie zakrył mi nosków od okularów, bo tu jest gniecenie, więc jakby tego podkład nam nie zakryje, chyba żebym tutaj, wiecie, nawaliła to sporo, ale akurat w tym miejscu nie chcę, więc tutaj będą się niestety noski odznaczać, bo od rana chodziłam w okularach, ale na to przymkniemy oko. Natomiast podkład wygląda fajnie. On się troszkę teraz lepi, ale naprawdę nieznacznie. Powiem Wam, że w ogóle jestem zaskoczona tym kolorem. Ja go oczywiście swatchowałam sobie na ręku, zanim kupiłam i on faktycznie wyglądał na jasny, ale miałam obawy, że może jednak, wiecie, no będzie jasny, ale jednak nie do końca, ale naprawdę jest nieźle. No i też jest bardzo wydajny. Przez swoją gęstą formułę naprawdę jest bardzo wydajny. Zostało mi tutaj bardzo dużo podkładu, więc spokojnie jedna pompka na pewno Wam wystarczy. W zależności też jeszcze od tego, czym nakładamy ten podkład, bo jeżeli nakładamy gąbką, to pewnie zużyjemy go trochę inaczej niż jakbyśmy nakładało go pędzem, a jeszcze inaczej jak nakładamy go palcami. Dobra, więc ja w takim razie przejdę do tego korektora i tu mamy strasznie mało produktu, zobaczcie. Naprawdę tyci produktu, ja sprawdziłam sobie aż na stronie, że tutaj jest tylko 2 gramy produktu, więc naprawdę bardzo, bardzo mało. Więc sobie teraz trochę pokręcę. Ja mam go w kolorze 1 i on jest zdecydowanie za ciemny. Zobaczcie, to jest za ciemne. No jak widać, jedynka niestety jest za ciemna, więc nałożyłam jej bardzo mało i po prostu kompletnie nie przykryła cieni pod oczami. Więc ja sobie po prostu nałożę tarty, bo ja nie chcę tego korektora za dużo nakładać, bo będzie zdecydowanie za ciemny, więc po prostu dodam sobie po kropeczce
mojego Tarte Shape, bo on ma bardzo dobre krycie i po prostu tym to wyrównam. Ok, więc przejdziemy sobie teraz do pudru i znowu puder polecała Maxineczka w swoich ulubieńcach, więc też przez chwilę go nie było, na szczęście udało mi się go kupić i on się nazywa Longwear Finishing Powder Translucent Finishing Loose Powder, więc ja sobie go wysypię oczywiście na wieczko tutaj. Oczywiście ja biorę poprawkę też na to, że Maxi ma suchą skórę, ja mam tłustą skórę, więc to nie jest tak, że ja biorę po prostu wszystko, co ona poleca, ale akurat byłam na stoisku Golden Rose, patrzyłam na nowości, patrzyłam, co bym chciała i to są rzeczy, które mi pani poleciła, a traf chciał, że właśnie Maxineczka potem poleciła je w ulubieńcach. Pani mi powiedziała, że ten puder jest wykonany z mąki kukurydzianej, więc nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, powiem wam szczerze. Natomiast przekazuję, bo pani to powiedziała. Użyję go standardowo, czyli jako baking pod oczami oraz tu, gdzie się najbardziej przytłuszczam. Jeśli chodzi o cokolwiek do brwi, czy rusze, czy bronzery, rozświetlacze, to nic takiego z Golden Rose nie mam, więc ja sobie to zostawię na później. Teraz przejdę po prostu do oczu i mam tutaj taką mini paletkę, ona się nazywa Professional Palette Eyeshadow 111 Misty Matte. I mamy tutaj takie kolory w trochę chłodnej tonacji, takiej różowo-szarej można by powiedzieć, więc zobaczymy jak mi w tych kolorach będzie. Patrząc po tej paletce, to będzie to naprawdę iście bardzo delikatny makijaż, więc pierwsze co to biorę ten pierwszy cień i sobie po prostu przejadę nim po całej powiece. Wow! Jeżeli on na mojej powiece wygląda jasno, no to na innych też pewnie będzie. Bardzo się pyli. Ja na szczęście nigdzie dzisiaj potem nie wychodzę, więc spoko. Ale zobaczcie, po pierwszym użyciu już bardzo, bardzo się pyli. I teraz wezmę sobie o ten cień na pędzel Zoewy, to jest 221. I wpracuję go sobie tutaj w załamanie, a raczej trochę ponad. No powiem wam, że kolor mi się podoba tych cieni. Teraz sobie przejdę do tego drugiego, czyli tutaj tego i tym samym pędzlem po prostu ponownie nałożę w załamanie. Teraz na mały glam brush o 105 wezmę sobie po prostu ciemniejszy kolor o ten i wpracuję go w kącik. Dobra, aparat się przegrzał, więc w międzyczasie po prostu zrobiłam sobie brwi, no bo z nudów co mogłam zrobić, to zrobiłam sobie brwi. Biorę jeszcze raz ponownie ten cień tutaj, nie, ten trzeci cień, on jest taki ciemniejszy z tym ostatnim i próbuję właśnie zrobić troszeczkę ciemniejszy ten kącik, ale te cienie powiem wam, że są bardzo pudrowe i słabo napigmentowane i trochę to tak średnio wychodzi. A, przecież ja mam nowy pędzel, gdzie ja go mam? Mam nowy pędzel, Nancy Crease, jest to pędzel, który bardzo zachwalała Czarszka, więc ja sobie go teraz wezmę i spróbuję nałożyć na niego ten ostatni cień, ten ciemny i właśnie, a, jakoś daje radę przyciemnić sobie tutaj tą powiekę dolną. No powiem wam, że słabo jest napigmentowana ta paleta, jakoś się przyzwyczaiłam do trochę mocniejszych palet, więc tak to w tej chwili wygląda. Ja jeszcze sobie ten biały pierwszy nałożę palcem, żeby trochę było tutaj jaśniej. O, jak jest nałożone palcem, to jest od razu lepiej. No tak, i tyle. I taki trochę przyjemny dzienniaczek. Bardzo mierne są te cienie. Są bardzo pudrowe, mocno się osypują na szczęście tylko w palecie, a nie na oczach. Nie widzę, żebym coś miała jakoś osypane tutaj na policzkach. Ale możecie zobaczyć, tak teraz wygląda to po użyciu. Nie są fajne, nie polecałabym akurat tej paletki. Ja sobie w takim razie w tej chwili biorę tusz i wytuszujemy sobie rzęsy. Ja mam tusz False Lash Mascara Full Body Volume Length and Instant Lift Up. Dłuższych nas nie mogą robić, nie? Ła. O matko. Oh jeez. Zobaczcie, mamy naprawdę przedziwną szczoteczkę. Okej, jestem trochę przerażona. Zobaczymy, jak mi pójdzie tuszowanie rzęs. Wiecie co, no nawet nie jest tak źle, daję radę wytuszować, aczkolwiek trzeba się trochę namachać po prostu, żeby uzyskać jakiś fajny efekt. Tak wyglądają rzęsy wytuszowane tym tuszem. Mówię, nie jest źle, trzeba się po prostu trochę namachać, dziwny jest strasznie ten tusz.
Czas na róż i tak jak wspomniałam, ja nie mam żadnego różu z Golden Rose, więc będę się posiłkować tą paletką z Benefitu. Jakoś się zaczynam do niej trochę przekonywać, powiem Wam, chociaż nadal uważam, że to nie jest fajna paletka i raczej bym takich pieniędzy za nią nie dała, jakie za nią dałam. Ale tak wiecie, leży tutaj koło mnie po prostu, więc siłą rzeczy po nią sięgam. I na koniec pomadka, jest to ta ich nowa pomadka Soften Matte Creamy Lip Color. Podoba mi się opakowanie, ten kolorek, wiecie, taki rose gold, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem z kolei, czy ta pomadka będzie mi pasować trochę do tego makijażu dzisiaj, bo ta pomadka jest taka trochę ciepława, ale zobaczymy. Wiem, że ta pomadka mi nie pasuje, natomiast chciałam sprawdzić formułę, bo ten kolor mi się spodobał, jak go swatchowałam u siebie na dłoni. Natomiast nie do końca mi się podoba ta formuła. Ona jest taka, jak taki mus troszeczkę, faktycznie taki, wiecie, soft, creamy, matte, nie do końca i w ogóle jest taka bardzo nierówna. Jak nałożyłam ją, to wydawała się fajna, natomiast w tej chwili widzę pewne prześwity, no i złapała się wszystkich suchych skórek, których nawet nie wiedziałam, że mam na ustach, więc... No nie wiem, pierwsze wrażenie z tej pomadki na razie nie jest zbyt pozytywne. Jeśli chodzi o makijaż, to ogólnie on nie jest zły, jest okej, to jest taki typowy dzienniaczek, ale powiem Wam, że nie będę sięgać po tą paletę, bo po prostu za dużo się trzeba namachać tymi cieniami. Tusz do rzęs całkiem fajny, trochę przeraziła mi ta szczoteczka, ale na razie wygląda fajnie, zobaczymy, czy będzie się kruszył, czy będzie się jakoś, wiecie, robił jakąś pandę czy coś. Ja go dzisiaj dopiero otworzyłam z folii w ogóle, więc naprawdę to jest nówka sztuka. Ten korektor niestety za ciemny, a to jest jedynka, to jest najjaśniejszy kolor. Chyba najjaśniejszy, bo znowu nigdy nie wiadomo jak z tymi numerami. I jest horrendalnie drogi. Za 2 gramy produktu płacimy 15 zł, więc naprawdę bardzo wysoka cena, więc tu akurat bym nie polecała. Jeśli chodzi o podkład, to powiem Wam, że na razie jest ok, natomiast mam go na sobie dopiero godzinę niecałą, bo tyle mi zajęło malowanie się z przerwami i tak dalej, więc nie zrobię dzisiaj niestety testu, no bo na Instagramie przegłosowałyście makijaż, a mamy i tak godzinę 15, więc po prostu no, nie ma szans, żebym 10 godzin to nosiła, nie, nie. Natomiast na pewno będę go jeszcze testować, będę go jeszcze próbować. Jedyne, co w nim nie odpowiada, to ta gęsta formuła, jednak wolę lżejsze podkłady, taki właśnie jak rimmel na przykład, gdzie po prostu mach, 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 wiecie, przejadę gąbeczką, przejadę pędzlem i on jest rozprowadzony i I'm done i w ogóle wychodzę. Tu jednak przez to, że on jest tak bardzo gęsty, trzeba się naprawdę namachać i napracować i nie zawsze będę miała na to ochotę i czas rano, więc pewnie, wiecie, no będę sięgała po prostu po szybsze podkłady. Ten podkład jest fajny, naprawdę ładnie kryje, natomiast właśnie trzeba troszeczkę dłużej z nim popracować, bo jest gęsty. Puder na chwilę obecną też fajnie wygląda na mojej twarzy, nie wygląda sucho, tak jak Kat Von D, hello. Naprawdę wygląda całkiem spoko, ale znowu, no nie przetestujemy go przez cały dzień. Zobaczę, jak maksymalnie długo uda mi się posiedzieć dzisiaj, może nie wiem, do 20, ale to jest 5 godzin, to jest trochę za mało, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle dawać Wam znać po 5 godzinach, jak to wygląda. Zobaczymy, jeśli tak, to albo do Was wrócę po prostu po 5 godzinach, albo gdzieś się pojawią tutaj, wiecie, latające napisy. Więc tak, to wszystko jeśli chodzi o produkty dzisiaj użyte. Zobaczymy, czy mi się uda właśnie wrócić pod koniec dnia, czy nie, czy też pojawią się tutaj po prostu magiczne napisy. Hej dziewczyny, jednak przyszłam z podsumowaniem, bo już po 3 godzinach zauważyłam, że ten podkład zachowuje się naprawdę bardzo dobrze. Jest w tej chwili 22, tak więc podkład mam na sobie co najmniej 7 godzin, bo makijaż robiłam pomiędzy 2 a 3 po południu, więc w tej chwili mamy tak powiedzmy około 7, prawie że do 8 godzin i słuchajcie, ten podkład wygląda rewelacyjnie. Po prostu ja pierdziu. Zdejmę okulary, żeby było dobrze widać. Oczywiście nie przejmujemy się noskami, tak to wiemy. Ale naprawdę zobaczcie, ja ten podkład mam na sobie prawie 8 godzin, a błyszczenie jest minimalne, po prostu minimalne. Zastanawiam się, czy to jest kwestia kombo tych dwóch rzeczy, czy to jest kwestia samego podkładu, czy to jest kwestia pudru. Więc na pewno będę jeszcze te rzeczy testować, będę te rzeczy próbować. Nie spodziewałam się, że podkład, który tak dobrze działa na suchej skórze, którym zachwyca się Maksineczka, będzie tak dobrze się utrzymywał na mojej tłustej skórze. Po prostu naprawdę... Jest wow, po prostu wow. Ja Was do siebie zbliżę, żebyście mogły zobaczyć właśnie jak on z bliska wygląda, pomimo tego, że to nie jest test podkładu, ale naprawdę zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że po prostu muszę się podzielić, no. Zobaczcie, ten podkład wygląda tak ładnie, tak naturalnie. Po 8 godzinach to błyszczenie się też wygląda jak po prostu taki, wiecie, naturalny glow ze skóry. Po prostu wow. Naprawdę, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, po prostu nie mogę wyjść z podziwu. Chyba dawno tak nie miałam.
Okej, więc to tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie. Tak jak mówię, będę sobie testować jeszcze ten podkład z innym pudrem, ten puder z innym podkładem. Zobaczymy, który z tych produktów tak dobrze zadziałał na mojej skórze, czy podkład, czy puder, ale po prostu jestem w ciężkim szoku. Chyba się tak dawno nie jarałam podkładem od czasu The Ordinary, tego pierwszego Coverage Foundation. Mam wrażenie, że od tego czasu nie jarałam się tak bardzo podkładem jak w tej chwili. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli zastanawiałyście się nad tym podkładem, to żebyście go brały, bo jest rewelacyjny, ale w tej chwili nie wiem właśnie, czy to jest podkład, czy to jest puder, więc muszę po prostu jeszcze to chwilę potestować i nie mogę Wam tak na koniec powiedzieć, tak, bierzcie, jest rewelacyjny, bo po prostu muszę sprawdzić, który produkt jest tak rewelacyjny. Tak więc tym optymistycznym akcentem, bo który z nich jest naprawdę dobry, żegnam się z Wami w takim razie w tym filmie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa.